Cześć. Ja jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. W jednym z ostatnich odcinków, który był na temat Adwentu, obiecałam, że postaram się Wam nieco pomóc w przeżywaniu Adwentu, podsuwając Wam pewne modlitwy adwentowe, co w tym odcinku dzisiejszym uczynię. Na początek, jeszcze może króciutkie wyjaśnienie, dlaczego jest to bardzo, bardzo potrzebne, żeby prawidłowo się modlić. Mówiłam wam o tym w poprzednim odcinku, że dzisiaj w współczesnym jakby kościele, we współczesnej rzeczywistości kościelnej, jeśli można tak powiedzieć, Adwent jest rozumiany w dużym stopniu niezgodny z tradycją. Adwent jest rozumiany jako czas radosnego oczekiwania, jako czas pozbawiony tego ducha skruchy, żalu za grzechy, ducha pokuty, który jest integralnym jakby integralnym elementem właściwego przeżywania czasu Adwentu, w którym notabene korzysta się z szat fioletowych, które mają znaczenie pokutne. Również na Nowej Mszy. Więc akurat tutaj na Nowej Mszy mamy pewien dysonans pomiędzy tym, jaki, jaki kolor dominuje w liturgii, a jaki jest sposób myślenia na temat okresu, w którym tego koloru się używa. W każdym razie, adwent tradycyjny i adwent współczesny to są w praktyce dwa zupełnie różne pojęcia, na czym, innym się na czym innym się skupiające, co innego przekazujące. I mówiłam w ostatnim odcinku o tym, że tradycyjny adwent kładzie bardzo duży nacisk na pamięć o sądzie ostatecznym. Co dziś wcale nie jest takie oczywiste, mimo że gdzieś tam na przykład w Liturgii y, współczesnej, w liturgii Nowus Ordo, pojawiają się również czytania dotyczące tematyki y, eschatologicznej, natomiast ta atmosfera oczekiwania na sąd ostateczny, ta potrzeba pokuty, jaka z tego oczekiwania na sąd ostateczny, wynika. Jest bardzo nieoczywista, jest, jeśli w ogóle jest to, jest gdzieś w tle, jest praktycznie całkowicie wyrugowana z praktyki pobożnościowej, z takiej budowania takiej atmosfery duchowej w, w duszach wiernych, a to oczekiwanie na sąd ostateczny jako na powtórne przyjście Chrystusa, jako analogiczne przyjście Chrystusa wobec tego przyjścia pierwszego, które dokonało się w czasie, gdy Chrystus się narodził. Co będziemy teraz świętować, towarzyszyło wiernym przez wieki Kościoła w trakcie Adwentu. Idąc dalej, jeśli chcemy czas Adwentu przeżywać w sposób właściwy, czyli zgodny z tradycją, to ten element oczekiwania na sąd ostateczny musimy w naszej duchowości, w naszych praktykach pobożnych, jakie stosujemy, jakie podejmujemy w tym czasie Adwentu, zawrzeć. Ten element Świadomości sądu ostatecznego, nieuchronności naszej śmierci, nieuchronności zdania, rachunku z naszych grzechów wobec sędziego musi w naszej duchowości się pojawiać. I niestety nowe modlitwy często nie dają takiej możliwości. Dlatego też ja wam chciałabym przedstawić modlitwy tradycyjne, które pomogą nam w sposób właściwy, duchowy przeżywać ten adwent. I jeszcze słówko na temat tego, dlaczego to jest ważne. Dlatego, że modlitwa jest działaniem, które opiera się zarówno na sferze wewnętrznej, jak i na sferze zewnętrznej. Właściwe podchodzenie do modlitwy łączy w sobie staranie się, na, staranie się o to, żeby zdobyć się na doskonałą na taką, oczywiście, na taką na jaką możemy się zdobyć pokorę, żal za grzechy, ufność wobec Bożego Miłosierdzia, nadzieję, miłosierdzie wobec bliźnich i też wiele innych cech, które kiedyś być może omówię w oddzielnym odcinku. Pewne zewnętrzne elementy katolickiej pobożności mają pomagać nam w kształtowaniu tej właściwej wewnętrznej postawy. Jednym z takich elementów jest właśnie sąd, świadomość sądu Bożego, świadomość śmierci. Mają one za zadanie budzić w człowieku poczucie bojaźni słusznej właściwej, właściwe i słuszne poczucie bojaźni wobec majestatu pańskiego, wobec zagrożenia wiecznym potępieniem, wobec zagrożenia również czyśćcem i możliwe zmotywowanie go do tego, żeby starał się jak najbardziej o swoje własne zbawienie. I dlatego właśnie ten sąd boży, jego obecność w treści naszych modlitw, czyli w tej formie zewnętrznej jest tak bardzo ważny, bo on pomaga ta świadomość sądu Bożego w tym przypadku pomaga kształtować odpowiednie wnętrze. I tutaj Taką pierwszą modlitwą, którą chciałabym Wam bardzo serdecznie polecić, jaką modlitwę, która wręcz doskonale wyraża to oczekiwanie na sąd Boży i również bardzo pięknie wyraża analogię pomiędzy pierwszym przyjściem Chrystusa a drugim przyjściem Chrystusa na sąd, na, na sąd. jest modlitwa świętego Iwona, biskupa karnuteńskiego na czas adwentu. Znalazłam ją w internecie. I jako źródło podany jest modlitewnik pod tytułem Poradnik Niebieski z 1876 roku. Nie jest to może modlitwa bardzo krótka, natomiast trzeba wziąć poprawkę na to, że przeżywając czas Adwentu, powinniśmy poświęcić jak najwięcej czasu nie na Suche odklepywanie modlitw, tak jak czasami nam się wydaje, bo jest takim naszym tradycjonalistycznym zwyrodnieniem duchowym, że wydaje nam się, że im więcej modlitw odmówimy, tym będzie lepiej. Co wcale nie musi być prawdą, dlatego, że przede wszystkim modlić należy się dobrze, a niekoniecznie dużo. Innymi słowy, należy postawić przede wszystkim na jakość tej modlitwy, a dopiero w drugiej kolejności na ilość. Jeśli jakość będzie wysoka, to wtedy dopiero Wypłynie z tego większa ilość. Dopiero jeśli będziemy modlić się jakościowo, to będziemy modlić się również i więcej w, kole w dalszej kolejności. A z, idąc dalej z tej większej ilości modlitw, będzie wypływać też jakość, i te dwie sfery będą na siebie wzajemnie wpływać. Ale zacząć musimy zawsze od maksymalnej jakości tej naszej modlitwy. Dlatego też, jeśli na przykład macie, naznaczyliście sobie dużo jakichś modlitw do odmawiania, to yy, oczywiście każdy musi sobie to rozeznać samodzielnie, tak? Ale warto wziąć to pod uwagę, czy faktycznie te dużo, duże ilości odmawiania modlitw są dla mnie pożyteczne. Bo być może dla niektórych będzie lepsze i bardziej pożyteczne i lepiej na nich wpłynie. Będzie odmówienie jednej modlitwy, ale bardziej treściwej. I taka treściwa modlitwa jest właśnie ta, którą chcę wam polecić. Tak jak mówię, nie jest może ona krótka, ale jest bardzo treściwa i bardzo pobudzająca umysł do rozmyślania nad tymi prawdami wiecznymi. Zawiera takie fragmenty, jak daj mi więc zastanawiać się głęboko w umyśle moim nad tym, co wierzyć powinnam, że już nastąpiło i czego czekać z wiarą, że nastąpi w przyszłości, aby pobożna dziecięca wiara w rzeczy przyszłe miłości mojej ku Tobie, Panie, nie oziębiła, a coraz więcej mnie w dobrem umacniała, i aby oczekiwanie przyszłości świętą bojaźnią sądów Twoich mnie przeniknęło i od wszelkiego złego w myślach, słowach i uczynkach odciągnę, odciągnęło. Przy drugim przyjściu swoim milczeć nie będziesz, albowiem każdemu wymierzysz według uczynków jego, na tych, którzy staną po lewicy twojej zawołasz. Idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, a do tych, którzy będą po Twojej prawicy, rzekniesz, Pójście błogosławieni ojca mego. Otrzymajcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. O Jezu mój, na nowo wyznać muszę, jak cudownym jesteś w Twoim pierwszym i powtórnym przyjściu. Pierwsze Twoje przyjście nastąpiło w pokorze i złagodnością, o którym prorok mówi rodowi ludzkiemu: oto król przychodzi łagodny i pokorny. Powtórne zaś Twe przyjście nastąpi wśród przestrachu i grozy majestatu Twego według obietnicy, która z własnych Twoich ust wys wyszła. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w majestacie swoim, wtedy siądzie na stolicy majestatu swego i będą zgromadzone przedeń wszystkie narody, i odłączy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów. Pragnę przez Ciebie oczyścić się ze wszelkiej zmazy ducha i ciała, abym podobnie jak w Tobie przy pierwszym przyjściu Twoim, wesoło powitał zbawienie, tak też Ciebie, sędziego, przy powtórnym Twym przyjściu, ze spokojnym sumieniem radośnie spotkał. W tym celu pragnę teraz już szczerym i pełnym żalu wyznaniem grzechów i mocnym postanowieniem zadośćuczynienia wykonywaniem woli Twojej oraz prawdziwą pokutą powtórne przyjście Twoje uprzedzić. I taką drugą modlitwą, którą również bardzo serdecznie Wam polecam, jest litania adwentowa, znaleziona na tej samej stronie. Jako źródło podane jest tutaj modlitewnik pod tytułem Królowo Jasnogórska Nie opuszczaj nas w swej opieki z 1908 roku. Ta litania adwentowa jest jedną z najbardziej bogatych treściowo litanii, jakie kiedykolwiek czytałam, jakimi kiedykolwiek się modliłam. I y, zawiera bardzo wiele również właśnie takich y, wezwań, które pobudzają umysł do rozważania tajemnicy wcielenia Pańskiego. To, co bardzo rzuca się w oczy w treści tej litanii, to jest to, że pięknie pokazuje ona, że przyjście Chrystusa jest ostatecznym powodem, dla którego wydarzyły się wszystkie dobre rzeczy od początku do, końcu, do końca świata. Że to przyjście Mesjasza jest powodem, dla którego wydarzały się cuda w Starym Testamencie, dla którego Pan Bóg pozwolił y, ludziom oczekiwać na swoje przyjście, pozwolił im zawrzeć ze sobą przymierze, pozwolił im żyć w oczekiwaniu na jego zlitowanie się, które ostatecznie przyszło wraz z narodzeniem się pana Jezusa, a następnie w ofierze odkupieńczej, jaką złożył za nas na krzyżu. Te wezwania z litanii adwentowej zachęcam do tego, żeby nie traktować ich tylko jako tekstów do wypowiedzenia, wtedy kiedy się modlimy, ale również jako takie wezwania, które mogą posłużyć nam na co dzień do rozmyślań, na przykład w trakcie wykonywania jakichś obowiązków codziennych. Jeśli jakieś wezwanie będzie dla nas niezrozumiałe, na przykład jakieś wezwanie ze Starego Testamentu, nie wiemy skąd pochodzi i co właściwie ono znaczy, to wystarczy po prostu wpisać to w internet i tam znajdziemy. Wyjaśnienie tego wyzwania i często myślę, że to, co znajdziemy na temat danego wezwania, może posłużyć nam po prostu do rozmyślań. A w czasie adwentu zdecydowanie wskazane jest to, żeby starać się utrzymywać swój umysł wokół tej tajemnicy odkupienia i wszystkiego, co się z nią wiąże. Link do strony internetowej, na której znalazłam te modlitwy, zostawiam Wam oczywiście w opisie. Jest tam ich jeszcze bardzo, bardzo dużo. Także jeśli te dwie nie będą Wam się z jakichś powodów podobać, nie będą Wam pasować, to na pewno znajdziecie sobie jakąś inną, która będzie dla Was dobra i pożyteczna, do czego oczywiście zachęcam. A wybór jest tutaj naprawdę bogaty. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do napisania w komentarzu modlitwa na adwent. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.